Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Bitwy Epickie. Na taką bitwę epicką zaprasza was kapitan Colin, który zatapia 5 okrętów, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali i robi bardzo potężny damage w wysokości 396 088. Z tego miejsca chciałbym, kolego, ciebie przeprosić, że tak późno zrobiłem ten film, ale gdzieś mi się zawieruszył w tym moim całym bałaganie i serdecznie cię za to oczywiście przepraszam. Moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty mamy w testach, no i oczywiście robię powtórki waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie, moi drodzy, wygodnie, a ja serdecznie was zapraszam do pooglądania naprawdę przepięknej bitwy. No i mamy Goliata, zobaczcie, pociski przeciwpancerne załadowane, kapitan mierzy w kierunku Goliata, poszła salwa z Republiki i zobaczmy, jaki efekt będzie, czy będzie cytadela. Jest cytadela, 17400 trafione, Goliat tutaj ucieka, próbuje, ale w tym momencie Republika również dostaje konkretne tutaj obrażenia, jednak poszła następna salwa do Goliata. No grzech byłoby tego nie wykorzystać. To jest 11 km, jest trafienie za 13 tysięcy. Tam jeszcze jakiś grocik wpadł w postaci 1453 obrażeń, ale zobaczcie, ależ tutaj Republikom zdzielił temu krążownikowi, jeżeli zostanie wyświecony. I jest jednak wyświecony, próbuje uciekać, oddaje jeszcze salwę w kierunku Republiki, chce ją podpalić za wszelką cenę, poszła salwa i zobaczmy. Jest trafione, 10 tysięcy, ależ tutaj niekonkretne działa tutaj tej Republiki robią naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrą robotę, aby tego zlikwidować Goliata i Goliat jest podpalony, tu Zorki do niego bije. Poszła salwa i jest trafiony, 6300, no już ten Goliat praktycznie zostaje tutaj statystą w grze, ale pamiętajmy, że okręt, który posiada 1 HP, naprawdę jest groźnym okrętem i to już nieraz było pokazane na moich filmach, na moim kanale. Także zobaczcie, czy ten Goliat zostanie ściągnięty. Poszła salwa z przeciwpancernych i tutaj, jeżeli teraz trafi, jest trafiony, jest zatopiony, jest cytadela. Brawo, panie kapitanie, super strzał. Republika płonie, płynie z Orki, który właśnie tą Republikę podpalił, on w tej chwili znika, poszła salwa w jego kierunku, ale jeszcze jest Republika 17 km, 800 metrów od naszej Republiki, nasza Republika stoi tutaj pokazując swoje piękne boki i dostaje 10 tysięcy obrażeń, dobrze, że nie weszło tutaj naprawdę konkretnie w cytadelę, bo ta Republika tutaj by miała problem, ale kapitana Republika oddaje strzał i tutaj mamy przebicie na wylot, brak penetracji, trafienie w obronę i tutaj troszeczkę mało tych obrażeń, ale miejmy nadzieję, że kapitan na Republice potemperuje swoje oko i będzie tutaj triumfował w tej bitwie. Kapitan Colin daje strzał w kierunku Republiki. Zobaczymy za chwilę, czy tutaj te pociski wejdą w tego pancernika. Jest ale tu mu przyzwoju, zobaczcie, 26 tysięcy. Jest trafienie w cytadelę. Republika ładnie tutaj płynąc bokiem przytula konkretną salwę. Na razie chyba nie widzi Republika, kto to oddał do niej strzał, bo tutaj Colin był zasłonięty górą i nikt nie mógł jego tutaj zlokalizować. Poszła salwa do niszczyciela. Jest tam spudłowany, jest i slawa. Zobaczcie, dwa pancerniki, potężne pancerniki, slawa. Republika z prawej strony. W tym momencie Republika daje strzał w kierunku naszego pancernika. Jest trafienie za 11300 i teraz jest slawa. Slawa coraz bliżej. Posiada tutaj konkretną
bardzo mocną artylerię dodatkową. Kapitan na Republice próbuje oddać, podziękować tutaj i trafia 5290 w Republikę nieprzyjacielską. Przeładowanie następnych działów. W tym momencie Republika pokazuje swoje wdzięki boku i... No nie trafił, jest jednak trafione 6000, ale mamy Slawę. Trzeba uważać, bo Slawa naprawdę to jest dobry okręt. Jest tam jakieś muśnięcie, jest Slawa. Zobaczcie, face to face. Slawa kontra Republika, dzieli tylko górka. I tu następna salwa do Republiki. No i jest trafiony. 11 tysięcy pozostaje tutaj, niespełno 16 tysięcy. 13, 14 tysięcy próbuje się tam Slawa jeszcze... Przepraszam, Slawa, Republika jeszcze próbuje się tutaj odbudować. Slawa jest blisko 2 km. Ratuj się kto może. Jest trafienie w Republikę. 2000 HP. No i teraz... Myślę, że ten strzał był niepotrzebny, ale frag może być. No i szybkie przeładowanie. 10, 8, 7, 6, 5, 4. No i idą. Zobacz, idą na siebie. Poszła salwa tutaj. 20 tysięcy. Slawa dostaje. Tak jest, i to artyleria. Kontra artyleria. Republika ma już dwa podpalenia. Podpala również tutaj tego pancernika. Następna salwa. 8 tysięcy. Ależ ta Slawa tutaj dostaje konkretne obrażenia. Ktoś tam jeszcze pomaga. Chyba Satsuma próbuje pomóc naszej Republice. Republika na wstecznym. Obrót wież jeszcze, oby te tylnie wieże się obróciły. No i teraz podwieszę jemu. Tak jest. Pięknie. Dwie cytadele. Jest zatapione. Zobaczcie. Piękny strzał. Naprawdę. Cudownie to zagrał kapitan Ecoli na Republice, likwidując tegoż pancernika. I salwa do Alzacji. Teraz czym prędzej trzeba zmierzać w kierunku tego kręgu. Jest tam trafienie, duży kaliber. Następna salwa do kręgu kluczowego, do centrum kluczowego. Trzeba bardzo tutaj szybko zmierzać. Alzacja nieprzyjacielka przyjmuje. No i tutaj Satsuma nie trafia w naszą Republikę. I następna salwa do Alzacji. Zobaczcie. Alzacja próbuje przejmować centrum tutaj. Jest trafienie za 22 tysiące. Niesamowita ta Republika jest. I następna salwa. Zobaczcie, jakie szybkie przyładowanie ten pancernik ma. Salwa po salwie, ależ to szybciutko idzie. To nie jeden krążownik może tutaj naprawdę pozazdrościć. I znów mamy tutaj 11 tysięcy zadanych obrażeń. I w dymie stoi Sherman. Zobaczcie. Sherman w tej chwili nie widzi Republiki. Republika, nie oddając strzału, zniknęła i Sherman jest w tej chwili niewidomy i strzela po prostu na oślep. Mamy Stalingrada, 18,5 km. On zwalnia, poszła salwa. Czekamy na efekt, leci i... Jest trafienie w dzióbeczek, jest tam przebicie nawet dwoma pociskami. Szybkie przeładowanie, zobaczcie, zanim te pociski doleciały, już były przeładowane następne i... Teraz jest to, ależ tu jemu przyzwonił, dwie cytadele, pięknie to weszło, zobaczcie, czy to będzie koniec tego Stalingrada. No i ten Sherman w dymie, próbuje coś też się zwalczyć, jest przebicie na wylot Stalingrada, w tym momencie się nie udało trafić, 10 sekund jeszcze może obijać Republikę ten pancer, ten niszczyciel. Te pociski dzwonią o blachę, zobaczcie, jak pięknie to słychać. Ktoś się mnie pytał, czy Andrew, czy ty kiedyś oglądałeś te filmy i komentujesz te filmy po oglądaniu, czy jeszcze przed oglądaniem. Ja powiedziałem,
Oglądam pierwszy raz i od razu komentuję. Także prawie jak na żywo. No pokaż się, pokaż się, pokaż się, pokaż się tutaj. Jest wyświecone. Czyżby wyszedł z tego dymu? No, zobaczmy, co się to będzie działo. Cichutko płynie tą republiką. Przez moment była tutaj wyświecona przez jakiś okręt. Czyżby to Sherman? Jest Sherman. Jest Sherman, to on tutaj obijał bardzo mocno tą republikę. Poszło salwa? Jest trafienie, jest parcie, ależ musiał mu tutaj przydzwonić konkretnie, nie widzimy tego Shermana, dym tutaj jeszcze robi jemu zasłonę, jest Sherman, Sherman posiada 3600 HP i teraz chyba pożegramy tego Shermana. Jest trafiony, ależ tutaj oko sokole i jest Stalingrad, przyładowanie szybkie na Republice, zobaczcie co się dzieje, Stalingrad, pokaż się, pokaż się, chodź maleńki, no chodź, tutaj Colin ciebie przywita. I jest trafiony za 9000. Ostatnia chyba salwa. Miejmy nadzieję, że nikt tego Stalingrada nie zabierze Colinowi. No i teraz podpływa, zobaczcie, pokazując tutaj swój piękny dziób na tym okręcie. Poszła salwa. I jest trafiony. Jest zatopiony. Żegnamy w tym momencie rosyjskiego krążownika. Ojojojo, zobaczcie, jeszcze jest Alsacja, tak blisko, czy to będzie ram, zobaczcie, sam przeciwko dwóm okrętom, Alsacja, prawie full HP, tutaj mamy Republikę 19 tysięcy, ależ tutaj, słuchajcie, się wyrabia, no coś nieprawdopodobnego, kto ten pojedynek wygra, czy to będzie Republika, czy to będzie Alsacja, i tu artyleria dodatkowa, chyba będzie dzwon, zobaczcie, tutaj Alsacja nie ma innego wyjścia i będzie tak się ratowała. No dzięki za piękną bitwę.